Cześć, witamy Was w sobotę 19 października z poznańskich targów PGA 2013. Wraz z Dawidem jesteśmy dla Was na pierwszym dniu otwartym dla zwiedzających. Za chwilę wchodzimy na tę halę i będziemy zwiedzać, nagrywać dla Was, robić wywiady i tak dalej. Zapraszam do oglądania. Rozmawiamy z Jakubem z Tesoro na temat nowości gamingowych tej firmy. Generalnie mnie osobiście najbardziej interesuje nowa aluminiowa mechaniczna klawiatura Kolada oraz myszka Gandiva. Jakubie, co nam powiesz o tych sprzętach? Przede wszystkim cześć. Generalnie może zacznijmy od Kolady. Kolada jest nowością na rynku, dopiero co ją wprowadziliśmy. Jest w pełni aluminiowa i generalnie możemy powiedzieć, że służyć może jako broń gamingowa w grze, a i w rzeczywistości. Może bez problemu jeździć pociągiem po nocy i ją użyć na razie konieczności. Generalnie, tak jak u nas w standardzie, Koladę oferujemy w 4 rodzajach przełączników mechanicznych szeryf. Czerwone, niebieskie, zielone i brązowe. Tak jak kto lubi, tak sobie może zamówić. Nie mam problemu. W przypadku Kolady stworzyliśmy dwie wersje. Wersję jasną i wersję ciemną. Wersja jasna ma podświetlenie w kolorze białym, a ciemna w kolorze niebieskim. W standardzie oczywiście też wprowadziliśmy porty USB na słuchawki, audio, tak zwykle. Przełączniki mechaniczne, oczywiście wiadomo. Okay. A jeśli chodzi o cenę klawiatury, jest już znana? Tak, cena Kolady akurat sięga 739 zł w cenie detalicznej. W tym momencie co? Mogę Ci powiedzieć, że nie mieliśmy jeszcze osób, które by się nim nie zachwyciły. Każdy przede wszystkim przychodzi i z wyboru 6 naszych klawiatur podświetlonych zawsze pyta o Koladę. No akurat rozumiem, bo sam miałem okazję przed chwilą oglądać tą klawiaturę, troszkę się nią pobawić na sucho, powiedzmy, bez grania na komputerze. No i pierwsze wrażenia są naprawdę rewelacyjne. Niedługo będziemy prawdopodobnie testować tą klawiaturę u nas na portalu, tak więc zobaczycie dużo więcej recenzji. A teraz może kilka słów o myszce Gandivi. Rynek w okolicy stycznia przyszłego roku. Wcześniej nam się niestety nie uda. Generalnie będzie ona posiadała sensor ADV 9800, to jest sensor laserowy oczywiście. Pierwsza myszka to będzie u nas dostępna, która będzie posiadała możliwość niezależnej konfiguracji rozdzielczości pracy na osi X i Y. Dyszka jest delikatnie podświetlona w kolorze niebieskim i no, moim zdaniem wygląda to bardzo ciekawie. Zresztą sam design tej myszki jest bardzo kosmiczny, widziałeś, prawda? Dokładnie, sam lubię generalnie niebieskie i czerwone podświetlenia, to są moje ulubione kolory. Tak więc myszki nie widziałem podświetlonej, ale wyobrażam sobie, że będzie to świetnie wyglądało. No, z nowości jeszcze mamy słuchawki Proven, prawda? Możesz nam troszkę powiedzieć, jak będzie pasmo przenoszenia, a ile będą kosztować? Tak, generalnie słuchawki Proven wypuściliśmy w cenie 199 zł na rynku polskim. Co mogę powiedzieć? Słuchawki mają standardowo większe membrany niż u konkurencji. Tak jak konkurencja często stosuje 40 mm, tak u nas zastosowaliśmy 50. Uważam, że to bardzo jest dobre. Naprawdę wszyscy, którzy słuchają słuchawki, tam gracze grają również na nich. Wszyscy naprawdę są zadowoleni z dźwięku, jaki wydobywa się. Co osobiście odczułem tutaj, bo wiadomo, dla PGA jest straszny hałas. Zakładamy słuchawki i naprawdę nie czuć tego hałasu dookoła. Wszyscy są po prostu dobrze wyciszone, wpuszczają otoczenie. Naprawdę. Wczoraj tutaj chłopaki grali na tych gościkach grubo, ale słuchaweczki zakładasz na uszy i słyszysz gierkę, tak jak grają. Bez problemu. No to jest bardzo dobra cecha, oczywiście te słuchawki również, mam nadzieję, będziemy nas testować niedługo na portalu. Tak więc w tej chwili zapraszam Was już do naszych kolejnych recenzji. A Jakubowi dziękuję za wywiad. Pozdrawiam. Dzięki wielkie.